Siemaneczko wam wszystkim, z tej strony Drake i powracamy do mojej zagrajmy z gry Saints Row 2. I ruszamy po krótkiej przerwie dla was, znaczy po dla was jednodniowej, odcinkowej przerwie i dla mnie po paru dniach robienia rzeczy troszeczkę poza nagraniem. Tak więc jak widać, tak, przebrałem moją postać i prawdopodobnie ten wygląd już utrzymamy sobie do samego końca gry. Czyli właśnie biała koszula z czarnymi wstawkami, pod tym zielona koszulka i właśnie moje ulubione spodnie w tej grze, czyli właśnie bojówki z dużymi kieszeniami, tam jeszcze chyba przebrałem jakieś buty, mam inne. Mam uzupełniony ekwipunek, jak widać, tutaj kupiłem sobie moje chyba ulubione dwa pistolety w grze, w dual wieldingu oczywiście. Mamy shotiego, w sumie bohater mógłby go przeładować na tą rozprawę. No, o właśnie, dziękuję bardzo. Rakietnice, no dobra, nieważne, whatever. Co się zmieniło, czekajcie, czy mam jakiś hajs? Nie, nie mamy hajsu. Co się zmieniło? Ja dokończyłem te dwie dywersje, które zaczęliśmy, dywersje aktywności, które zaczęliśmy, czyli bodajże faza w tej okolicy zakończyłem. O właśnie, tutaj widzimy szarą ikonkę, znaczy, że jest to ukończone, a także ukończyłem to, co zaczęliśmy wspólnie, czyli Heli Attack, który tam, Heli Attack, Assault w sensie, i tutaj również jest to zakończone, co dało mi następujące bonusy. Objectives, nie, czekajcie, statystyki, unblockable, o właśnie tutaj, proszę bardzo, i mamy zmniejszone tutaj właśnie zainteresowanie policji dzięki przejściu fazy na poziomie 6, a także zredukowane obrażenia od pocisków dzięki właśnie Heli Assault na poziomie 6. Tam więc jest spoko. Ja podgłosiłem troszeczkę głosy, bo tutaj głosy postaci, bo właśnie narzekaliście na to i przejście właśnie tych dwóch aktywności na full i także jakieś tam pierdoły na zasadzie przebranie postaci i tak dalej dało mi właśnie 13 pasków respektu, czyli możemy wykonać 13 misji pod rząd plus minus jakieś tam właśnie rzeczy na zasadzie twierdz i tak dalej. I kontynuujemy sobie bractwo, kontynuujemy rozwalanie bractwa. Zobaczmy, co nas teraz spotka. Czerwony asfalt, pamiętam tą misję. Jedna z mocniejszych w tej grze. Co jest, kurwa? Spierdalaj pan. Jezu Chryste. Cześć. Carlos, where the fuck are you? I think your people skills need some work, sweetie. Jessica, how'd you like Mero's new tattoo? Actually, I think it's pretty sexy. Rugged, tough. Radioactive? That's cute. I try. Now what the fuck do you want? Well, I just wanted to let you know that since you were nice enough to give my man a makeover, I should return the favor. Don't worry, by the time we're through with him, Carlos will look just as handsome as Mero. Listen up, you fucking bitch. Of course, I don't have access to the same materials you did. But you know, I mean, I figure we can make do. When I find you, I mean, I'm sure you'll do something scary. Do me a favor, when you're scraping up your buddy's face, just remember, Mero gave you a chance to be his partner. Sytuacja jest niewesoła, ponieważ w zemście za nową dziarę, którą zrobiliśmy Mero, Jessica dorwała Carlosa, naszego kumpla, który wyciągnął z pierdla Carlosa, naszego przyjaciela, naszego kompana, naszego porucznika, i stwierdziła, że no cóż, nie ma ona dostępu do tych samych materiałów co my, żeby go upiększyć, aczkolwiek zasugerowała coś o zdrapywaniu twarzy Carlosa z asfaltu. Tak więc zapowiada się średnio wesoło. Jest to jedna z mocniejszych misji w tej grze, moim zdaniem przynajmniej. I jednocześnie to jest właśnie ten typ misji, którego moim zdaniem w Saints Row the Third, a także w Saints Row 4 po prostu brakuje. Wyskakujemy. Nie po to kupiłem dwie bronie, żeby korzystać z jednej z samochodu. Sorry. Gdzieś jeszcze tutaj został? O, cicho, chodź tu. Elegancko. Dobra. Doni! Dziwko. Parany. Muszę obić ci ryj, tak? Oh, God, you again? Yep, it's me. Where did they take Carlos? I don't know where he is. Jezu, kamero.
No, gdzie zabrali Carlosa, dziwko? Chodź tu. Zostaw to krzesło. Jezu, obaliłem się odmuchaną lalkę. What the fuck? Co jest? Wstawaj, bohaterze. Masz bolsy. Jezu, ej. Ja też cię zabiję, więc no kurde, przemyśl swoją opcję, kolego. You don't tell me, I'll kill you. Stop! You bet your ass you will. Even if I knew anything, I wouldn't tell you. This is your last chance, Donnie. I heard him say they were gonna take him on a ride around the docks. Dobra, mamy to. Ojej, życie Carlosa już spada, ponieważ okazuje się, że bractwo zabrało go na przejażdżkę wokół doków. Niedobrze. Go, 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 go. Dobra, musimy zamontować najlepszą broń, bo czuję, że się przyda. Życie Carlosa cały czas spada. Wygląda to bardzo niewesoło. I wręcz można powiedzieć, i nie bójmy się tego słowa, mafijnie. Właśnie kiedy, wiecie, myślimy gangi, mafia, no to właśnie myślimy o tego typu rzeczach, co bractwo w tym momencie robi Carlosowi. I właśnie, tak, powtórzę to po raz kolejny, tego typu akcji, tego typu mroku, tego typu poczucia bycia prawdziwym gangiem i walki z prawdziwymi gangami brakuje mi bardzo w kolejnych częściach Saints Row, które, tak jak mówiłem, poszły bardziej w stronę bycia kreskówkami dla dorosłych niż faktycznymi grami o gangach i mafiach. Drogi frajerze, idę ratować kumpla, który z jakiegoś powodu najwidoczniej przesuwa się cały czas, a GPS mi tutaj nie pomaga definitywnie. Kurwa, daleko jeszcze. A, tutaj, dobra. Już niedaleko. Już się zastanawiałem, czy mam to wycinać, czy nie, bo kuźwa nie wiem. Dobra, lecimy tutaj do przodu. Tak będzie szybciej. Co chwilę nachodzą kolejne statusy od bractwa. Status pościgu. Co powiedział właśnie mój bohater? Tak, to jest coś, co mówiłem i to jest akurat zachowane w końcu części Saints Row, że właśnie głos bohatera definiuje jego... I mamy ich! I patrzcie, co się dzieje. Definiuje jego charakter. Tak, Carlos, moi drodzy, jest przywiązany z tyłu tej cholernej ciężarówki. Okej, dobra. Carlos! Buddy! Ah, goddamn, spieprzajcie stąd, gnoje! Ściągaj go długo po tym asfalcie, prawdopodobnie gościu nie ma skóry, twarzy, włosów i po prostu jest cały zniszczony. Po prostu... na. Przeszczep skóry raczej nie załatwi. Czemu takich scen nie ma w kolejnych częściach Saints Row? Każdy, zapewne większość osób, która ogląda tą serię, zna Saints Row The Third i Saints Row 4, aczkolwiek w miarę bezspoilerowo powiem, że no cóż, wiemy, że niemalże na początku Saints Row 3 ginie jedna postać i śmierć tamtej postaci, mimo tego, iż jest ważniejsza i była na ekranie dłużej niż Carlos, bo jest to postać, którą znamy jeszcze z pierwszego Saints Row, to... jego śmierć przy tej postaci, śmierć tej postaci przychodzi pstryk, już, koniec, był ktoś taki, zapomnieliśmy już o nim. Tylko tam od czasu do czasu jedna inna postać wspomina o tym, że no cóż, warto by może się zemścić, a reszta ma to w dupie. A to jest mocna scena i teraz uwierzcie mi, może to spoiler, może nie, pozostała walka z bractwem to w większości zemsta za Carlosa.
Czemu nie ma czegoś takiego więcej? No kurde mol do cholery po prostu, no... Ach! Patrzcie, nawet nie ma muzyki podsumowującej, nie ma tej muzy mówiącej, że wykonaliśmy misję, jesteśmy zajebiści. Nie, teraz jest po prostu cisza, grobowa cisza. Zero komentarza, zero śmiesznej docinki, zero... Ach, czegokolwiek, po prostu... Stało się coś złego i teraz musimy... I teraz musimy sobie z tym poradzić. Dobra. Wykonamy sobie twierdzę oczywiście. O, dużo Alfonsów tutaj. Potrzebuję fury. Oczywiście żadnej... O, dobra, jest jakaś fura. Siema, siema. Porywam gościa. Jeśli wytrzymamy tam około minutki, to zapłacimy kasę, jeszcze dajemy respekt za to. Tak, macie złego kolesia. Nie wiem. Pogadaj z moim szefem, może on ci zapłaci. No już, 30 sekund będziemy to mieli. Dobra, gdzieś tutaj widziałem. A, dobra, to oczywiście wszystkie budynki zniknęły. Jezu Chryste. Aaaa, jak oni do cholery blokują. No i spierdolina. Co ta policja odpierdala w tej grze? Podjeżdżają mi samochodami, dają mi się przejeżdżać, tylko po to, żeby goście uciekł. To jest poświęcenie dla prawa. No nic, nie udało się, bywa. Dobra, i tutaj mamy peep show, podglądanie, co? Dobra. Ruszamy na kolejną twierdzę Bractwa, jednak wpierw zajrzymy sobie do Friendly Fire. Mamy troszeczkę hajsów, może uda nam się coś kupić. Póki co na karabinach mi nie zależy. Kupimy troszeczkę granatów. Albo 10. Dobra. 9 kafli mi póki co wystarczy. Będziemy mogli robić rozpierduchę. Zaczynamy twierdzę kolejną. I had one of my boys watch Donnie's mechanic shop after you shook him down. Mero went to check on Donnie, but when he left, he went straight to the docks to set up some business deal. I don't know what's going on, but a convoy of Brotherhood are going to the docks now. If you can hijack one of their trucks, you could probably join the convoy, get to the meeting place, and take out all the motherfuckers that show up. Okej, musimy wkraść się do konwoju Bractwa, który jedzie na jakąś chyba ważną wymianę handlową czy coś takiego do doków. Udawać jednego z nich, a później dorwać się do właśnie tej wymiany i oczywiście powstrzymać ją. Pieprzaj. O kurwa, dużo was tutaj, przyjaciele. Gincie. Nie może nam zniszczyć pojazdu oczywiście, dobra, okej. Okay. Załatwione. Wkradamy się. O, a to tutaj, tak? Czekajcie, chłopaki, 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 czekajcie, no kuźwa maź, no. Czemu na mnie nie czekacie? Jestem jednym z was. Aaaa, czy zdążę? Aj, zapierdałem tych ciężarówki, Jezu Chryste. Kto by podejrzewał? Dobra, udało się podłapać. What the fuck? Co ten gość odpieprza w ogóle? Aż się zatrzymałem przypadkowo. Madness. Idziemy do doków, tak? Podejrzewam, że o te doki chodzi. Ja pieprzę, gość przyjeżdża przez wszystko, jak przez masło, o co chodzi? Szaleńcze. He's a maniac. Ja... O co chodzi? Co się dzieje z tym gościem? Bo zaraz eksploduje. Nie, dobra, jednak nie. Okej, dobra, lecimy. Przydadzą się nowo nabyte granaty. Ej, frajerzy! Frajerzy! Łapajcie! Dobra, Shotty, potrzebuję szybkiego. Bum. Bum.
A i oczywiście magiczny nieskończony respawn. Wskakujemy tutaj, bo tutaj mi się przynajmniej wydaje, o właśnie. I czyścimy frajerów. To za Carlosa. Spieprzaj. Wyżej? Okej, okay. Gdzieś tam są schody. Okej, okay, są schody i tutaj. Wbijamy. Tak, generalnie oczywiście te twierdze nie są obowiązkowe. Jednak odbijając je, ale go odwaliło. Odbijając je, zdobywamy teren, który tradycyjnie daje nam kasę i więcej dostępu do wszystkiego. Tak więc jest warto. Kombo! Siema. A, prosto w klejnoty, cudownie. Przeładuj sobie bohaterze. Zajebą go. Szkoda, że właśnie tych dwóch nie można trzymać dwóch obrzynów naraz, to było całkiem zajebiste. Są gry, które na to pozwalają, wiecie, nie takiej pełnoprawnej, dużej strzelby, czy to eksploduje? Tak, eksploduje. Ale właśnie tych obrzynów, które gdzieś tam widywałem, że niektórzy używają jako po prostu broni do obu rąk. Tutaj się niestety nie da, a szkoda, bo naprawdę rozpierdol mógł być zacny z tymi gnatami w dłoniach. Już jeden, jak widać, robi rozpierdolę. Gdzie jest drugi? Ej, no to mam. A, dobra, tam jest to jeszcze. Kuźwa. O, właśnie, idealnie. I am this good. Jak skromnie. Ciebie załatwię w walce wręcz. Albo mieczem. Fuck yeah. Slice and dice. To wszystko? Okej, to było zajebiście proste. Co dostałem? Jakiś może bonus? Nie, niestety nic. Szkoda, szkoda. No nic, ale co dzielnica odbita, to odbita. Niekiedy na przykład jak uda nam się wykonać twierdzę, czy coś takiego, dostajemy bonus na zasadzie, na przykład możemy wziąć do naszej ekipy, że tak wyrażę, jednego gościa z ulicy, wiecie, możemy po prostu potem z nim chodzić jako ze wsparciem. Gdzie jest kuźwa wyjście stąd teraz? What the fuck, gdzie jest wyjście? Którędy ja wchodziłem? Da. Dlatego nie mógłbym robić na magazynie, bo po prostu gubiłbym się w nim pewnie. No kuźwa ma, gdzie jest wyjście do cholery? A, tutaj, dobra. Okej, dobra, wychodzimy. Teraz kolejną misję... A, odbiło się to, myślałem, że się odbije tutaj, gdzie ja teraz stoję. No nie, szkoda. Ale okej, dobra. Ja tutaj zrobię cięcie i spotkamy się przy kolejnej misji z odbractwa, tak mi się wydaje. Póki teraz nie zużyjemy całego respektu, którego nabijemy między odcinkami, to będziemy robić misje główne oczywiście. Prawdopodobnie nawet wykończymy Bractwo, bo już nam pewnie dużo nie zostało. O właśnie, Bractwo jest w głównej siedzibie. Tak więc okej, ja tutaj robię cięcie i spotykamy się pod siedzibą świętych. Okej, dobiliśmy do celu, jesteśmy pod siedzibą świętych, mnie tradycyjnie goni policja, jak zwykle, norma. Dobra, i tutaj startujemy misję, patrzcie, wszystkie trzy misje praktycznie w jednym miejscu, Samedi, Roninowie i Bractwo. Dobra, startujemy. Bez opieprzania. Wytyfy. Jesus Christ, are you trying to get killed? Look, I'm sorry. I don't have time for this. Sorry about that, baby. I almost dented my car on a hippie chick. Hey, I'm not a hippie. Marrow, I'm fine. Look, I gotta go. I'm about to make the deposit. Sweetie, let me worry about the money. We'll have enough to cover the shipment, and once that comes in, the Saints won't have a chance in hell. Yo, Shandy, we're gonna hack or what? Hey, boss. Shandy, I'm watching Bobby and Amber. Can it wait? Not really. What's up? Mero's girlfriend just walked into the bank with a suitcase full of money. I'll be right over. Cóż, przypadek podsunął nam możliwość skopania dupy Bractwa, ponieważ jak było widać, Shandy była świadkiem, jak Jessica, dziewczyna Mero, idzie do banku z walizką pełną forsy. I jak to właśnie wynikało z rozmowy przez telefon, była to forsa, którą mieli zapłacić za tą tajemniczą dostawę, o której słyszeliśmy, która rzekomo zmiecie nas z powierzchni ziemi, jak tylko wpadnie w Bractwa. Na daleko znowu? Ja pieprzę. I widzicie, i to jest to właśnie. Każą nam wracać do bazy, a potem dają nam marker misji.
ileś tam minut jazdy dalej. Naprawdę nie można było dać markera misji, czyli startu misji w tym samym miejscu, co właśnie miejsce do dojechania. Przecież i tak nic mnie nie atakuje, nic się nie dzieje, żadnych rozmów nie ma, tak więc come on. No cóż. Dobra, nic. Dojedziemy sobie. Chodź, chodź kolego, pomożesz mi. Okej, okay, musimy przejąć Jessica, w sensie wziąć ją na zakładniczkę. Myślę, że przyda się tutaj shoty. Kolego, czy ty masz jakąś broń? Poza tym, że masz wielki łańcuch i podkoszulek. Nieważne. Sam coś podniesie. Yo! Cześć Jessica. Co tam? Oh God, let go! Dobra, idziemy do twojego There's no way out of here. Just give up. Okej, dobra, alarm zamknął drzwi. Musimy użyć Jessiki, żeby się stąd wydostać. Gdzie jest nasz ziomek? Chciałem jego wsparcia, go tutaj nie ma. All right, Jessica, you're gonna turn off that alarm. Yeah? How am I gonna do that? Hit the off button. Why is this always happening to me? Okay. Jezu, jak idzie. Musi wyłączyć alarm. Nie mogę obrócić kamery, żeby to zobaczyć nawet. Chodź tu. Idziemy. Okej, dobra. Jessica jest... Ty dalej bez broni, tak? Spoko. Jessica idzie z nami. Lecimy do autka. O ile oczywiście, kurwa, znajdę wyjście z tej lokacji. A tu jest wyjście. A ty teroczka, cudownie. No super, nasz ziomek przejął jakiegoś ziomeczka innego. Precz z drogi, gamonie. Super. Tak, nasz ziomek oczywiście podpieprzył broń komuś, więc jest spoko. Lecimy, lecimy, lecimy. I teraz generalnie w tej misji odpłacimy pięknym za nadobne Mero za zabicie Carlosa. No, opsaj do bagażnika. Już. Raz, dwa, trzy. Szkoda, że normalnie nie ma w grze opcji chowania ludzi do bagażnika. To było spoko. Wiecie, jak w Sleeping Dogs. To jest kozacka gra swoją drogą. Ale. Czy musi meczek podejść do mnie łaskawie? Nie. A dobra, już go mamy w aucie. Spoko. Na pewno się przyda. To drogą bardzo ładne auto, nawet podpisane Jessica, tak aby zapomniała jakie ma auto, to jest podpisane, widzicie? Kolego mówi zacząć strzelać czy coś. Dobra. I oczywiście kurwa Hektar, ja pierdolę. Teraz jedź. Jedź bez żadnych rozmów, bez nie wiem, bez... W naszym przypadku bez radia. Chociaż dobra, jest pościg. Tak więc, cóż, co kto lubi. Pomyliłem drogę, prawda? Wow, spoko, znajdziemy inną. Co zostało usprawione w Saints Row 3, co podoba mi się w stosunku do Saints Row 2? To, że można standardowo odblokować gangom, swojemu gangowi w sensie, to, że standardowo na przykład chodzą z maszynówkami czy coś takiego. Nie jakąś ciężką bronią, ale właśnie dwa te maszynówki można najwięcej odblokować i to jest spoko. Właśnie jakby rozbraja to ten właśnie błąd, kiedy to chcemy wziąć kogoś na szybcika, żeby nam wspomógł, a on zaczyna absolutnie bez broni. Wow, wow, wow. Nie możemy zbytnio zniszczyć auta, bo oczywiście Jessica musi przeżyć, bo oczywiście bohater ma plan. Bo to, że podpieprzyliśmy chyba tą kasę, to podpieprzyliśmy Jessica. Widzicie? Same plusy. Uźwa mać. A! Chuj, przejedziemy. Kolego, strzelaj, strzelaj, ziomuś. Ziomeczku! Ziomeczku mój, strzelaj! Dobra, dzięki. Daleko jeszcze? Nie, już niedaleko. Okej, dobra, mamy to. Chyba. O kurwa! Nie! Nie! Zatrzymał się na schodach! Jezu Chryste! A, jakie frajerstwo po prostu. Czy dojechałem? Tak, dojechałem! Udało się, zaliczyło się! Tak, okazuje się bowiem, że Mero bawi się w Monster Trucki. To jest też piękny cel. I taki
scen na próżno podobno szukać, czy Saints Row 3 albo 4. Zgadnijcie, na który wyląduje. This? Do me a favor. When you check the trunk, just remember you should offer me something better than 20%. Dokładnie, powinien zaoferować coś więcej niż 20%. Ojeju. To za 20% i Carlosa. Gnoju. No cóż, pięknie. Pewnie nasze stosunki z Brassem właśnie uległy pogorszeniu. Nie żeby miał coś przeciwko. Albo nie żeby kiedykolwiek były dobre. I swoją drogą zostało nam tak, czekajcie, tutaj jedna twierdza. Tutaj jeden teren. Tu jest drugi teren, trzeci, czwarty teren. Czyli zostały nam twierdza i minimum 3-4 misje. 4 misje dokładnie. I zakończymy wątek Bractwa. Dobra, w takim razie ja teraz między odcinkami podjadę sobie do właśnie do twierdzy, bo tradycyjnie zaczynamy od twierdzy, a potem się powiedział, a właśnie swoją drogą zmieniłem też tag naszego gangu, teraz wygląda tak, mam taką fajną panienkę tutaj, zamiast kolesia. Tak więc okej, tyle ode mnie, mam nadzieję, że się podobało, dzięki za uwagę, wykonaliśmy chyba jedne z lepszych misji w tej grze pod kątem właśnie klimatu i samego, powiedzmy, bycia tutaj właśnie, jak mówiłem, świętym. Chciałem tam ten motor, ale mi nie wyszło. Ale okej, dobra. Jeszcze raz, mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Saints Row. Trzymajcie się i ciepło i nareczka.